Dobrze, zapraszam, byśmy kontynuowali nasze rozważania nad listą do Hebrajczyków. 12 rozdział zaczęliśmy ostatnio, czyli ten fragment bardzo słynny o tak zwanym karceniu czy wychowywaniu nas przez Boga, co bywa, jak wiemy, czasami bolesne, ale też no, taki jest czasami Boży zamiar. Otwórzmy sobie 12 rozdział, przeczytamy od 4 do 13 wersetu jeszcze raz te słowa, żeby mieć cały taki kontekst. A dziś w taki szczególny sposób zajmiemy się wersetami 9-13. No i czytamy takie słowa od 4 do 13 wersetu, 12 rozdział Hebrajczyków. Czytam z Nowego Przymierza. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił, jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Wspaniałe słowa, głębokie, na temat, który no jest poważnym tematem, bo łączy się z bólem w naszym życiu. Przypomnijmy szybko to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Po pierwsze, to słowo karcić, to jest greckie paideo, czyli dosłownie instruować, dawać instrukcje, wychowywać. I ono było używane na określenie całego procesu wychowania dziecka. Nie tylko na kary cielesne, ale cały proces wychowania dziecka, czyli instrukcje słowne, czyli tak zwana edukacja, jakieś tam słowne napomnienia ostrzejsze i jak trzeba, to tą przysłowiową rózgę. Także Bóg nas wychowuje różnymi sposobami, różnymi metodami, nie tylko za pomocą tej rózgi właśnie, ale przede wszystkim, tak jak tu dziś mówiliśmy, podstawowe narzędzie to jest Boże Słowo, instrukcja Boża. Bóg nas instruuje, Bóg nas uczy, jak żyć. Natomiast jeśli to nas nie dociera i nie za bardzo to wykonujemy w życiu, to wtedy, tak jak dobry rodzic, Bóg sobie rezerwuje prawo, żeby użyć trochę mocniejszych środków, by do nas pewne rzeczy dotarły. Ale w tym fragmencie, jak zauważyliśmy, akcent jest postawiony rzeczywiście na tą przysłowiową rózgę, bo czytamy, że kogo Pan kocha, tego karci i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Także tu na pewno akcent jest na te formy takie no, mocniejsze, właśnie bolesne, bo jak widać są one potrzebne dla nas w tym procesie wychowawczym, ale to co też odkryliśmy, zawsze Bożym motywem jest miłość. Czyli nawet jak Bóg zadaje ból, to nie zadaje nigdy tego z powodu jakiejś utraty, braku kontroli, w czystej furii, żeby się wyładować na nas. Nie, zawsze Jego motywem jest miłość. Miłość. To jest bardzo ważne i paradoksalnie odkryliśmy, no to jasno jest napisane, że karcenie jest wyrazem, jest oznaką, mało tego, jest dowodem, że jesteśmy synami. Bo jeśli Bóg nas nie karci, to istnieje ryzyko, że nie jesteśmy synami Bożymi czy córkami Bożymi. Ciekawe, taki paradoks. Trochę to w naszym myśleniu jest takie dziwne. Jak to? Zadajesz ból? To chyba jak zadajesz ból, to odwrotnie. Odrzucasz mnie, zostawiłeś mnie, nie podobam ci się, a tu paradoksalnie nie. Właśnie dlatego, że cię kocham, to cię wychowuję, to cię karcę, to cię ćwiczę. Takie trudne do przyjęcia, ale no tak mówi Boże Słowo. I jeszcze jedną rzeczą, którą odkryliśmy, mówiliśmy o trzech reakcjach na karcenie.
prawda? To w tych pierwszych wersetach. Synu mój, nie lekceważ, czyli możemy zlekceważyć, czyli w ogóle nie zastanawiać się, czemu pewne rzeczy bolesne dzieją się w naszym życiu, w ogóle przychodzić nad tym do porządku dziennego i nigdy nie zastanowić się, Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? Może chcesz coś przez to powiedzieć czy pokazać? Czy to jest lekceważenie, albo wręcz czasem walka z Bogiem, odrzucanie tego? Albo może być druga postawa, utrata ducha, tak, załamanie się, czyli poddanie się myślom, Boże, nie kochasz mnie, chyba mnie zostawiłeś, chyba już nie jestem twoim dzieckiem, ty się w ogóle o mnie nie martwisz, czyli to utrata ducha. Natomiast ta trzecia postawa, do której zachęca autor, streszcza się w jednym słowie. Wytrwaj, nie lekceważ, nie upadaj na duchu, ale wytrzymaj, wytrwaj karcenie, przetrwaj, po prostu przysłowiowo mówiąc, zaciśnij zęby i wytrzymaj ten okres bólu, ale z odpowiednim nastawieniem, czyli ze świadomością, choć nie rozumiem do końca, ale wiem, że Bóg to robi dlatego, że mnie kocha. Może nie widzę jeszcze, o co mu dokładnie chodzi, ale mogę być pewien, robi to, bo mnie kocha. A dziś z kolei właśnie zastanowimy się, odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Bóg czasami w taki sposób tą miłość wyraża. Bo możemy być pewni, że Bóg zawsze nas kocha. Jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, dziećmi Boga, to Bóg nie ma do nas innego nastawienia oprócz miłości. Innego nastawienia oprócz miłości Bóg nie ma. Ale Jego miłość jest dojrzała. Tak, nie jest jakaś jednostronna, że tylko głaszcze nas po głowie. Choć często to robi, błogosławi nas, zasypuje różnymi tam łaskami, odpowiedziami na modlitwy. Ale to nie wszystko. Jego miłość ma też tą stronę szorstką, twardą, kiedy wymaga tego sytuacja. Prawda? Także dlaczego Bóg wyraża swoją miłość do nas czasami w formie zadania nam bólu? Albo sprawienia jakiegoś dyskomfortu, bo nie musi to być ból fizyczny, prawda? Ale może to być ból emocjonalny, stres, dyskomfort, niepokój, smutek, zmartwienie, strach. Także to są realia naszego życia. I teraz tak, czego uczy nas Boże Słowo? Czego nas uczy ten tekst? Po pierwsze, zobaczmy w wersecie 10. Ziemscy ojcowie karcili, 9. Jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to nie, czy tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć. Czyli Bóg nas karci, żebyśmy żyli. Ciekawe. Bóg zadaje nam czasami ból, dopuszcza czy posyła w nasze życie jakieś ciężkie, problemowe sytuacje, czasami bardzo ciężkie sytuacje, że wręcz może o jakąś śmierć się opieramy, albo całkowitą utratę nadziei, depresję wręcz, żebyśmy żyli. I tu można sobie zadać pytanie, ale zaraz, chwila, przecież Nowy Testament krzyczy o tym, że życie wieczne, jeśli tu chodzi o życie wieczne, jest darem Bożej łaski. To nie jest nagroda za wytrwanie w karceniu, to nie jest nagroda za posłuszeństwo przykazaniu. Życie wieczne zawsze i w Starym Przymierzu i w Nowym było rezultatem wiary w Boga. A tu mamy, że Bóg nas karci, żebyśmy żyli. Czyli w jakim stopniu karcenie czy znoszenie karcenia ma wpływ na to, czy będziemy mieli życie wieczne, czy nie. Trochę trudne. I wydaje mi się, że dwojako można to rozumieć. To, co jest pewne, życie wieczne, zbawienie jest darem łaski Bożej. Na to nigdy nie zasłużymy, na to żadnym cierpieniem tego nie kupimy, bo jedyne cierpienie, jakie jest w stanie kupić nam życie wieczne, to jest cierpienie bezgrzesznego Bożego Syna. I to cierpienie On poniósł za nas i to jest wpisane na nasze konto i dzięki temu mamy zbawienie. Bóg przecierpiał zamiast nas karę, która nam się należy. Więc w jakim sensie Bóg nas karci, żebyśmy żyli? Nie wiem, mi do głowy przyszły dwie rzeczy. Po pierwsze, biorąc pod uwagę to, co jest napisane w pierwszym liście Koryntian 11 rozdział, gdzie Paweł mówi o wieczerzy pańskiej i o tym, że Koryntianie, przynajmniej pewni Koryntianie, w sposób niegodny przyjmowali tą wieczerzę. Rezultat był taki, ze strony Boga,
że wyraził swój gniew, zresztą możemy to przeczytać. Zaraz tylko znajdę, 11 rozdział. Ja nie znajdę, bo tablet sobie nie działa. Ale znamy to być może w większości z nas na pamięć. Z powodu tego, że niektórzy Koryntianie w sposób niegodny przyjmowali wieczerzę pańską, to Bóg karcił ich w ten sposób, że niektórzy chorowali, ulegali różnym słabościom, a niektórzy nawet, pamiętamy, zasnęli, czyli taki idiom, umarli. I co ciekawe, to przyszło z ręki Boga, to nie szatan zsyłał na nich choroby w tym momencie, to nie szatan sprawiał, że jakieś tam słabości w życiu przeżywali, albo że wręcz umierali fizycznie. To Bóg to robił. Czyli widzimy tutaj, że no właśnie, Bóg w tym swoim dyscyplinowaniu nas, jeśli my trwamy pomimo upomnień w grzechu, no właśnie, to Bóg sięga po coraz bardziej surowe środki dyscyplinujące. Choroby, słabości, a nawet śmierć fizyczna. I po co to robi? Żebyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Tak jest tam napisane, jak się nie mylę. Żebyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jakie potępienie czeka świat? Kara wieczna. Takie potępienie czeka świat. Czyli zobaczmy, można powiedzieć, że w jakimś sensie Bóg nie dopuści, by jego dziecko do takiego stopnia zabrnęło w grzech, do takiego stopnia żyło w nieposłuszeństwie, w buncie, żeby przynajmniej teoretycznie, jeśli nie praktycznie, Bóg jeden wie, przekroczyć pewną granicę, która oznacza utratę życia wiecznego. Bóg nie pozwoli, żebyśmy przekroczyli pewną granicę, która by nas skazała na to, że zostaniemy potępieni wraz ze światem. Więc, żeby zatrzymać nas w tym grzechu, żebyśmy nie przekroczyli pewnej granicy, Bóg nas fizycznie stąd może zabrać. Już do nieba, już powie, chodź, dziecko głupie, nic nie rozumiesz, chodź do domu, bo nie chcę, żebyś się wpakował w gorsze kłopoty niż jesteś. Nie chcę cię mocniej już bić. Widzę, że do ciebie nie dociera, chodź do domu, tu porozmawiamy. Tak mi się wydaje, no tak rozumiem ten tekst. Tak rozumiem te słowa. Czyli Bóg jest nas fizycznie w stanie karcić do takiego stopnia, że może nawet odebrać nam życie. I to nie świadczy źle o Bogu, to świadczy źle o nas. Że byliśmy tak oporni, tak uparci, że Bóg Ojciec musiał użyć ostatecznego środka dyscyplinującego. Bo nie reagowaliśmy na mniej inwazyjne, na łagodniejsze formy. Także Bóg nas karci, żebyśmy żyli, żebyśmy nie utracili życia wiecznego. Prawda? Żebyśmy nie przekroczyli pewnej jakiejś hipotetycznej, praktycznej granicy. Bóg jest w stanie przedwcześnie nas zabrać. Albo można ten fragment rozumieć tak, że no właśnie, jeśli mamy człowieka, który wyznaje, że jest wierzącym, uważa się za chrześcijanina, może nawet przyjął chrzest, ale trwa w grzechach, nie mówię o jakimś tam grzechu jednym, konkretnym, bo czasami to się zdarza, że długie lata walczymy z jakimś grzechem w naszym życiu, nawet jako wierzący. Ale jeśli ogólny styl jego życia jest taki, że on siedzi w swoich grzechach i mało co z tym robi, no właśnie, to w ogóle jest pytanie, czy on jest wierzący. I Bóg w swojej łasce może posyłać na niego różne ciężkie doświadczenia, łącznie z chorobami. Po co? Żeby go potrząsnąć, żeby wzbudzić w nim opamiętanie, by człowiek się wreszcie faktycznie nawrócił do Chrystusa i otrzymał życie wieczne. Czyli wydaje mi się, że ten tekst może dotyczyć dwóch grup ludzi, wierzących, prawdziwie wierzących, odrodzonych. I tutaj Bóg obiecuje, uchronię was, żebyście za daleko nie zabrnęli w waszym oporze, w waszym uporze wobec moich upomnień. Albo może też się tyczyć pozornie wierzących, tak? Którzy są w kościele, ale tak naprawdę nie są zbawieni. Bóg ich dotyka, żeby w końcu zrozumieli, przyszli pod krzyż
i faktycznie nawrócili się i przyjęli Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Także Bóg nas karci, żebyśmy żyli. Ma na celu, żebyśmy mieli, zachowali czy zyskali życie wieczne. Robi to z miłości. Dalej. I stąd wniosek, czyli karcenie w naszym życiu, czyli te ciężkie środki dyscyplinujące mogą być efektem grzechu. Nie muszą, ale mogą być. I to musimy brać pod uwagę, bo jak wiemy, można popaść w różne skrajności, prawda? Kiedy problemy przychodzą w życie, niektórzy zaraz od razu automatycznie zakładają, a to kara za jakiś grzech, to na pewno kara za jakiś grzech. Boże, pokaż mi, co to za grzech. A tak naprawdę to nie jest kara za grzech. Cel może być inny, zaraz o nim powiemy. Ale z drugiej strony nie możemy też automatycznie założyć, nie, ze mną wszystko jest w porządku, Bóg ma jakieś inne cele w tym problemie, bo przecież ja jestem bez grzechu prawie, prawda? To druga skrajność, czyli automatyczne zakładanie albo jednego, albo drugiego. A tu po prostu trzeba przed Bogiem sobie, nie wiem, pomyśleć, tak? Zbadać własne sumienie, zbadać własne serce. Duch Święty nam pokaże. Inni ludzie raczej nie. Chyba że Bóg kogoś specjalnie pośle, tak? Z jakimś objawieniem. Ale to my przed Bogiem musimy rozstrzygnąć. Musimy znaleźć odpowiedź. I może być tak, że rzeczywiście Bóg nam pokaże, słuchaj, bo siedzisz w takim i w takim grzechu, więc dlatego to się dzieje. Pamiętaj się, oczyść się i się skończy. Czyli cierpienie w naszym życiu może być, nie musi być, ale może być następstwem grzechu. Tak jak choćby u Koryntian, prawda? Niektórzy z was chorują, inni są słabi, niektórzy nawet umarli. Kolejna sprawa i kolejny motyw Boży, albo nie, jeszcze nie, idąc tym tropem, o którym mówimy, karcenie, czyli zadanie jakiegoś dyskomfortu, cierpienia, może mieć cel zapobiegawczy, profilaktyczny przeciwko grzechowi. Czyli Bóg nas może karcić, żebyśmy nie wpadli w grzech. I tu znów z Koryntian mamy słynne słowa apostoła Pawła, żebym się z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, nie szczycił się, nie pysznił, że o Bóg to takie rzeczy mi pokazuje, wam nie pokazuje, nawet wam, 11 apostołom pewnych rzeczy Jezus nie odsłonił, a mi odsłonił, ja to jestem ktoś. Żeby zapobiec właśnie takiej postawie Pawła, pysze, to co czytamy? Został wbity kolec czy cierń w ciało moje, po co? Żebym się nie wynosił, żebym się nie pysznił. Czyli Bóg zadał ból Pawłowi, Bóg dopuścił to w jego życie. Po co? Żeby zapobiec grzechowi. Nie dlatego, że Paweł grzeszył, tylko żeby zapobiec temu, by Paweł nie wpadł w konkretny grzech, w tym przypadku pychy. Więc czasami też cierpienie w naszym życiu po to się pojawia, żeby zapobiec temu, byśmy nie wpadli w jakiś grzech. Dobrze o tym pamiętać. Prawda? Bo znów, żeby nie robić szablonów. Dziś po to mówimy, po to studiujemy, żeśmy mieli pewien taki ogólny obraz. Dlaczego Bóg czasem w swojej miłości sięga po mocne, radykalne, bolesne środki wychowawcze? Czyli albo dlatego, że siedzimy w grzechu, po drugie, i chce nas wyciągnąć, wyrwać, po drugie, żebyśmy nie wpadli w grzech, i po trzecie, to co odkrywamy w wersetach 10 i 11, i przeczytajmy to sobie. Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast to czyni dla naszego dobra, żebyśmy uczestniczyli w Jego świętości. A 11 werset mówi, że później jednak tym, którzy dzięki temu karceniu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju, owoc sprawiedliwości, czyli świętość i sprawiedliwość. Czyli Bóg nas karci po to, żebyśmy wzrastali w świętości. Żeby nasze praktyczne życie, praktyczne postępowanie było coraz bardziej święte, pełne sprawiedliwości, czyli życia zgodnie z Bożym prawem. Czyli żeby nasze posłuszeństwo wzrastało, żeby nasz charakter się zmieniał,
i żeby nasze posłuszeństwo wzrastało. Bo jak wiemy z innych miejsc Pisma Świętego, Boże dzieci, ludzie zbawieni są przeznaczeni do tego, żeby stać się podobnymi do obrazu jedynego, wyjątkowego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I to w tym celu Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Tym dobrem jest, tak jak tu jest napisane, że Bóg to czyni dla naszego dobra. Czyli dlaczego? Żebyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Tak samo w Rzymian, tym najwyższym dobrem, dla którego Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To nie jest nasze dobro, samopoczucie, zdrowie, bogactwo, ale żebyśmy się stawali podobni do Jezusa. W Bożych oczach, w oczach naszego Ojca, to jest najważniejszy, najwyższy, najbardziej szlachetny cel. I ku temu celowi wszystko w naszym życiu działa. Żebyśmy się stawali podobni do Jezusa. Czyli siłą rzeczy coraz bardziej święci, coraz bardziej sprawiedliwi. Żyć świętym życiem, czyli oddzielać się coraz bardziej od grzechu, bo jak pamiętamy, słowo święty oznacza dosłownie oddzielony. Czyli prowadzić święte życie, to prowadzić życie, które w coraz większym stopniu oddziela się od grzechu, grzechów, a żyć życie sprawiedliwe, czyli w miejsce tego, od czego się oddzielam, to wypełniam moje życie tym, co się podoba Bogu. Żyję zgodnie z Bożym prawem, z Bożymi zasadami, z Bożym Słowem, z Bożymi przykazaniami i siłą rzeczy nabieram cech charakteru Jezusa. Czyli zobaczmy, to jest kolejny Boży cel, dla którego czasami sięga po bolesne środki, żeby wyćwiczyć w nas, wykształtować w nas charakter i postępowanie coraz bardziej podobne do charakteru i postępowania Jezusa Chrystusa. Bo jeśli będziemy coraz bardziej myśleć, coraz bardziej żyć, coraz bardziej postępować jak Jezus, to prawda jest taka, że nasze życie będzie coraz bardziej stabilne, my będziemy coraz bardziej stabilni, silni emocjonalnie i duchowo i coraz bardziej owocni. I tu nie ma drogi na skróty. Każdy musi swoje przejść. Jeśli naprawdę serio zależy nam na duchowym wzroście, to słuchajcie, spodziewajmy się treningu. Ostrego treningu. To tak jak w sporcie, dlatego Nowy Testament zwłaszcza często porównuje nasze duchowe życie, duchowy rozwój do sportu. Dokładnie. I ten fragment też mówi, że my musimy zostać wyćwiczeni, wytrenowani w sprawiedliwości. A to się dzieje tak jak w sporcie. Żeby sportowiec czynił postępy, czego my mamy jakąś tam małą namiastkę na obwodzie choćby, musi zostać zadany pewien ból. Tak? Musi zostać zadany pewien ból mięśniom. Człowiek musi się przełamać, człowiek musi się zaprzeć pewnego dyskomfortu. Nie mogę, nie mogę. Możesz. I pokonujesz siebie, tak? Boli. Ale po jakimś czasie przynosi efekty. Z duchowym rozwojem jest tak samo. Z duchowym rozwojem jest tak samo. Czyli tu widzimy, że w tym przypadku karcenie nie musi być wcale związane z jakimś grzechem. Karcenie tu ma cel, może mieć cel w takim przypadku wychowawczy. Prawda? Czyli kiedy pojawia się w naszym życiu jakieś cierpienie, jakiś problem, to tak jak mówiliśmy wcześniej, to wcale nie musi automatycznie oznaczać, że nagrzeszyliśmy coś, trzeba teraz się doszukać grzechu. Za coż to Bóg mnie tak karze? Nie musi tak być. Bóg jak dobry trener obserwuje nas, widzi, okej, czas na to, żeby wypracować w Marcinie cierpliwość. Dobra, to odpowiedni trening mu dobierzemy. Postawimy takich i takich ludzi, takie i takie sytuacje na jego drodze i niech chłopak ćwiczy cierpliwość. Podłączy się, podda się treningowi, to za jakiś czas będzie postęp. Będzie wjeżdżał, nie podda się treningowi, nie będzie postępu. Ale cierpienie, problemy w tym przypadku, w tym momencie nie mają nic wspólnego z grzechem. I znów wracamy do tego, co mówiliśmy. Każdy z nas indywidualnie jedynie jest w stanie przed Bogiem odkryć z Bożą pomocą
dlaczego pewne trudne, bolesne sytuacje, zwłaszcza jeśli długo trwają, dzieją się w naszym życiu. Czy to jest efekt mego grzechu? A może nie, może Bóg ma za cel po prostu kształtować we mnie charakter Jezusa, bo czekają na mnie kolejne zadania w Jego planie. A tak czy owak zawsze motywem jest miłość. Miłość, która chce albo nas wyrwać z grzechu, albo ustrzec przed grzechem, albo duchowo rozwinąć. To jest bardzo, bardzo istotne. Także czasami zamiast pytać: Boże, za jakie grzechy, choć to zasadne pytanie może być, to czasami też pytamy: Panie, czego Ty chcesz mnie nauczyć? Jakie cechy Jezusa chcesz we mnie ukształtować przez tę sytuację? Co chcesz we mnie osiągnąć? I Bóg nam powie. I Duch Święty nam pokaże. I Duch Święty nam pokaże. Także na koniec, znów, jeśli chodzi o zastosowanie, no to musimy wrócić do tej jedynej słusznej reakcji na Boże dyscyplinowanie, na te chwile karcenia i bólu, czyli znieść cierpienie. Po prostu znieś to, wytrzymaj, bo Bóg ma swoje cele. Jeśli nie zlekceważysz, jeśli się nie załamiesz, ale poddasz się i zniesiesz, będą owoce. I teraz tak, co to znaczy znieść? Bo można, słuchajcie, znosić w różny sposób, można znosić biernie, tak? Bo pierwsza rzecz to jest po prostu poddać się. Poddaj się, nie walcz, nie wierzgaj, nie buntuj się, tak? Nie uciekaj od Boga, aczkolwiek wyrazić możesz to, co myślisz i czujesz, on się nie pogniewa. Ale cały klucz to, żeby tak jak Job, pozostał pomimo wszystko przy Bogu. Miał swoje pretensje, miał swoje racje, o czym wiedział i Bóg o tym wiedział, że Job ma rację, kiedy mówi, że jestem niewinny, nie widzę w sobie tu jakiegoś przestępstwa strasznego, za które miałbym takie cierpienia znosić. Rzeczywiście, bo Boży cel był inny. Job nie cierpiał z powodu grzechu. I Bóg nie posłał tych doświadczeń dlatego, żeby Job ujrzał. Z tego powodu ja tak grzeszę, nawet nie wiedziałem. A, to dlatego. Nie. Powodem nie było cierpienie Joba. Grzech Joba. Powód był inny, tak? Powodem był pewnego rodzaju zakład między Bogiem a szatanem. Czy Job jest przy Bogu ze względu na Boga, czy ze względu na to, co Bóg może dać? I się okazało, że wytrwał, tak? Został przy Bogu. Zniknęło z jego życia wszystko, co Bóg mu dał, został mu tylko Bóg. I Job pozostał przy Bogu. Potężne zwycięstwo. Wytrwał w próbie. I teraz tak, możemy poddać się w sposób bierny, czyli pełen zgorzknienia do Boga, pretensji, żalu. I powiedz, no cóż, co ja mogę? No z Tobą nie wygram. Poddaję się temu, no. Ale w sercu jest jedna wielka pretensja i gorycz wobec Boga. Nie o takie poddanie się chodzi. Chodzi o poddanie się świadome, dlaczego Bóg to robi. Choć jest to ciężkie do przyjęcia, ale taka jest prawda. Bóg to robi, bo mnie kocha. Bóg to robi, bo chce coś we mnie wypracować. Bóg to robi, bo chce upodabniać mnie do Jezusa. A może pokazać coś złego w moim życiu. To tak jak mówię, odpowiedź należy szukać indywidualnie w swojej relacji z Bogiem. Ale to nie jest, to jest innego rodzaju poddanie się niż poddanie się pełne goryczy, załamania się, wręcz rezygnacji z wiary, prawda? To jest poddanie się świadome. Boże, boli mnie to, ale rozumiem, wiem, czasami tak robisz, bo masz swoje cele. Wiem, że mnie kochasz. Nie cieszy mnie to wcale i fajnie tu jest napisane, żadne karanie, gdy przychodzi, nie wydaje się przyjemne, nie jest radosne, tak? Boli nas. I Bóg to wie. Bóg wie, że nas boli, bo On sam ten ból zadaje. I nie oczekuje od nas jakichś mega wybuchów radości. Halleluja, Panie, bardzo Ci dziękuję, że jestem chory, dziękuję. Aczkolwiek ktoś może dojrzeć do takiej wiary, do takiej świadomości i powiedzieć: tak, Boże, dziękuję, bo wiem, że kochasz mnie. Dziękuję, że tak mnie kochasz.
Ale słuchajcie, żadna trzecia osoba nie ma prawa mu tak powiedzieć. Żadna trzecia osoba nie ma prawa powiedzieć o sobie cierpiącej: słuchaj, powinieneś dziękować Bogu, że tak cierpisz. Zobacz, jak Bóg cię musi kochać. Ja bym uważał. Myślę, że nie mamy takiego prawa. Człowiek to sam zainteresowany ma prawo tak powiedzieć. Bo odkrył to, zrozumiał i wie. I on może powiedzieć: dziękuję Ci Boże, że cierpię. Bo rozumiem, to jest Twój środek wychowawczy. Ale ja nie mam prawa powiedzieć: słuchaj, cierpisz, powinieneś wielbić Pana. Nie, to jest trochę okrutne. To jest trochę okrutne. Czyli tak, poddajmy się, nie walczmy, nie wierzgajmy, nie rozpaczajmy, nie załamujmy się, ale przyjmijmy ze świadomością. Przyjmijmy to, co jest, to, co spadło na nasze życie, w cudzysłowie. Przyjmijmy to z wdzięcznością, ze świadomością. Ojcze, ja wiem, że w Twojej miłości nic się nie zmienia. To się dzieje, bo mnie kochasz. I Ty panujesz nad tym, wychowujesz mnie. Po drugie, no właśnie, poddaj się treningowi, umartwiaj swoją grzeszność. To, co mówiliśmy, Bóg chce nas ćwiczyć w pobożności, Bóg chce nas ćwiczyć w świętości, ale my musimy, jak to się mówi, podać Mu rękę, tak? Bo trener może Ci mówić: rób to i to, a Ty możesz powiedzieć: a ja nie będę. I wtedy nic nie wyćwiczysz. Trener może mówić: zrób jeszcze jedno kółeczko, jeszcze jedno. A Ty możesz stać i powiedzieć: nie, już dziś nie. Nie. I nie wyćwiczysz tego, czego oczekuje trener, tak? Trener może powiedzieć: zrób jeszcze 5 pompek. Nie. No i postępu nie będzie. Jeśli nie przełamiemy granicy pewnego bólu, tak? Pewnej wytrzymałości. Dlatego my musimy współpracować z Bogiem. Jeśli Bóg chce nas ćwiczyć, to tak jak Biblia mówi: ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. W pewnym sensie on może powiedzieć: dobrze Boże, ćwicz mnie. Kolejna trudna sytuacja w moim życiu. Może to po to, żebym ćwiczył spokój, opanowanie, łagodność. Dobrze, poddam się, aczkolwiek chce mi się wybuchnąć. Ale wiem, nie, muszę ćwiczyć. Ja muszę ćwiczyć, ja muszę być jak Jezus. Ja muszę być łagodny jak Jezus. Ja chcę być opanowany jak Jezus, a nie jakiś szorstki, wybuchowy i w ogóle. Prawda? Bo to nie jest duch Jezusa. Więc co? Więc Bóg będzie aranżował sytuację, żebym co? Żebym mógł ćwiczyć te cechy. Z pomocą Ducha Świętego oczywiście, bo samo zaciskanie zębów to niewiele da. Ale zacisnąć zęby też trzeba. I w tym czasie modlić się: Duchu Święty, zmieniaj mnie, pomóż mi. Bo chce mi się wybuchnąć, chce mi się powiedzieć parę słów, ale pomóż mi nie powiedzieć. I tak z każdą sytuacją. Jeśli tak właśnie trenujemy tą swoją grzeszną naturę, umartwiamy ją, nie dopuszczamy jej do głosu, to z pomocą Ducha Świętego wytrenujemy cechę charakteru Jezusa. Tak to się wykuwa. To się wykuwa w ogniu walki, w ogniu bólu, wysiłku, dyskomfortu zadawanego świadomie swemu ja. Tak się odbywa duchowy trening. I tu nie ma drogi na skróty. Żadne jakieś cudowne doświadczenie nie da Ci duchowego wzrostu. Czasami ludzie tak myślą: o, pojadę tam ręce na mnie włożył, wrócę po prostu odmieniony. Nie wrócisz. Nie ma drogi na skróty w duchowym rozwoju. Swoje musisz przejść, Bóg cię musi wyćwiczyć, czasem wychłostać, dorzucić ci na tą sztangę kilogramów, żebyś aż ręce ci drżały, bo bez tego nie będzie rozwoju. Także pamiętaj, nie ma w duchowym rozwoju cudownych zaklęć, jakichś przeżyć kluczowych. Jest konsekwentne, codzienne współpracowanie z Duchem Świętym, świadome. I wtedy rośniemy, polegając oczywiście na Jego mocy, a nie jedynie na swojej silnej woli. No i ostatnia rzecz. Cierpliwie czekaj na efekty. Niestety, nie zmieniamy się od tak, na pstryknięcie. Nie zmieniamy się tak, że wczoraj byłem wybuchowy, a za 2 tygodnie będę mega opanowany. Nie. To będzie trwało raczej miesiącami, latami. Bo najtrudniejszą rzeczą, jaką Bóg ma do zmiany w nas, to jest nasz charakter. Nawet nie nasze myślenie, bo nasze myślenie potrafi się zmienić. Ale
od momentu zmiany myślenia do momentu praktykowania tego w życiu czasem mija czas. Ludzie mogą coś zrozumieć, a to nie znaczy, że automatycznie zaczną tak żyć. I dlatego, tak jak mówi werset 11, ci, którzy wytrwają, to po jakimś czasie, później, jak już zniosą ten nieprzyjemny ból, czy to przeczytam, bo to jest bardzo fajne, żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak, tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, bo poddali się temu treningowi, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Przyjdzie owoc w postaci sprawiedliwego życia, coraz bardziej sprawiedliwego życia, tak jak żył Jezus. Ale kiedy? Później. Kiedy później? Po przejściu treningu. A trening, w zależności od sytuacji, w zależności od naszej postawy, w zależności od różnych czynników, każdy ma indywidualny tok nauczania. Każdy ma indywidualny tok treningu. Jedni są bardziej oporni z nas, drudzy mniej. Jedni szybciej pewne rzeczy załapują, drudzy mniej. I tu nie ma reguły, tak? Każdego z nas Bóg ćwiczy indywidualnie. Kluczowe jest to, żebyśmy mieli właśnie tą świadomość, że jedną z metod wychowawczych, treningowych Boga, naszego kochanego Ojca, jest to, że zada nam czasem ból, by osiągnąć swoje cele w naszym życiu. Czyli albo wyciągnąć nas z grzechu, w którym siedzimy, albo zapobiec jakiemuś grzechowi, w którym być może byśmy wpadli, gdyby nie jakiś dyskomfort, albo, co najważniejsze według mnie, rozwijać w nas, ćwiczyć w nas cechy charakteru Pana Jezusa Chrystusa. I po to to robi Bóg. Tak wyraża czasem swoją miłość. Także, kochani, oby ta świadomość pomagała nam łatwiej znosić takie sytuacje, takie okresy w naszym życiu. Pamiętajmy, kogo Bóg kocha, tego karci. Kogo Bóg kocha, tego karci. I karcenie jest oznaką, paradoksalnie oznaką nie odrzucenia, ale miłości. Bóg nas trenuje, Bóg chce nas coraz bardziej dojrzałymi, świętymi, silnymi, mocnymi, owocnymi. A to czasem wymaga ostrego, bolesnego, wyczerpującego treningu. Niech ta świadomość pomoże nam poddawać się naszemu mistrzowi, naszemu kochanemu Ojcu. Amen.